Co jest w niej specjalnego? No, na pewno dużo rzeczy, ale wiecie, jako że jestem chrześcijaninem, to dla mnie przede wszystkim najważniejsza jest wola Boża i modlitwa, żeby Bóg pokazał tą właściwą osobę. Ми познайомилися в Польщі, у Вроцлаві, по дорозі до Мангейму, куди ми разом їхали на місійний конгрес молодіжний. To był pierwszy raz, kiedy się zobaczyliśmy. Zaczęliśmy rozmawiać podczas tej drogi. Okazało się, że chociaż ona jest z Ukrainy, a ja z Polski, no to obydwoje rozmawiamy po angielsku, więc była już taka możliwość, żeby się dogadać. Całą drogę razem spędziliśmy w busie, potem kilka dni na miejscu, kilka dni z powrotem. Wziąłem od niej kontakt, no i tak, magia. По любові ти береш собі за дружину Олену. Чи обіцяєш ти сьогодні перед Богом і церквою бути вірним їй на все життя? Тільки одна і вона. Так. Була така ситуація, що по просто забрали мені у ладне місце, яке було в горах. Wiecie, był taki piękny widok i sobie pomyślałem, o, to jest właśnie to miejsce. Wtedy zaczęliśmy rozmawiać, wyciągnąłem pierścionek, się oświadczyłem, ona się zgodziła. To była nadzwyczajnie romantyczna i duży, duży czarowny moment, taki niezabytny. По любові ти виходиш заміж, віддала своє серце Дам'яну. Чи обіцяєш ти зберегти вірність і чистоту для нього, бути йому вірною все життя, скільки Господь подарує?